Święte miejsce, Kościół nasz, tajemnice Jego znasz. Bóg w tabernakulu jest, przecież dobrze o tym wiesz. Jemu oddajemy cześć i śpiewamy chwały pieśń. W domu Bożym niechaj drzwi uwielbienia głośny chwyń. W imię Ojca, w imię Syna i Ducha Świętego podnosimy w górę ręce do nieba samego. Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k nam przybędzie. Wielka światłość w dzień Bóg będzie. O, witam Was serdecznie, kochane dzieci. Tak wpadła mi w ucho ta melodia adwentowej antyfony, którą śpiewała przed chwilą Schola, że nie mogę o niej zapomnieć. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu naszych adwentowych spotkań. Dzisiaj tym bardziej gorąco Was witam, bo sobota. Mieliście wolne od zajęć szkolnych i jeśli to oglądasz, jeśli tu jesteś, to tym bardziej Ci gratuluję, że pośród tylu obowiązków znalazłeś czas, aby spotkać się z Panem Jezusem, aby spotkać się z Matką Najświętszą w czasie tych roratnich spotkań. Przypomnijmy sobie nasze roratnie zawołanie. Święte miejsce, Kościół nasz, tajemnice Jego znasz. Ostatnio przypomnieliśmy sobie, poznaliśmy tajemnicę dzwonów. Wiecie już, że za każdym razem one pokazują nam, przypominają o czymś bardzo ważnym. Gdy dzwoni dzwon, dzieje się coś naprawdę ważnego. A jaka tajemnica czeka nas dzisiaj? Serdecznie zapraszam Was do odkrycia kolejnej. Tego dnia Jadzia pobiegła do szkoły bardzo radosna. Co prawda miała aż 6 lekcji, ale jedną z nich była religia. Jadzia bardzo lubiła spotykać się z Panem Jezusem w kościele na modlitwie, ale także poznawać Go na katechezie. Za każdym razem coś nowego zostawało jej w pamięci. I tym razem zapowiadało się ciekawie, ponieważ temat katechezy brzmiał: moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Przecież ja mam swoje miejsce w Kościele. Zawsze siadam w tym samym miejscu, przed filarem, tak, żeby dokładnie widzieć ołtarz. Gdy mówię, że dla każdego z nas jest miejsce w Kościele, mam na myśli nie tylko miejsce do siedzenia w ławce. Zaraz Wam wyjaśnię, o co mi chodzi. Każdy z Was może wypełniać jakieś zadanie w Kościele. Popatrzcie. To komża, kapturek i dzwonki. Kto się nimi posługuje? Ministranci. Bardzo dobrze. Dlatego pamiętajcie, że posługa ministranta to miejsce w Kościele dla wszystkich chłopców w Waszym wieku. Naprawdę wszyscy by się tam zmieścili? Bez wątpienia. A dziewczynki? Czy my też możemy być ministrantami? Jadziu, bycie ministrantem to posługa dla chłopców, ale... No tak, wszystko chłopcy. Chłopcy mogą być tak blisko Pana Jezusa w prezbiterium. Chłopcy mogą być ministrantami. A dziewczynki, gdzie mają to swoje miejsce? Jadziu, nie pozwoliłaś mi dokończyć zdania. Jest miejsce i dla Was. Popatrzcie, to mikrofon i śliczna pelerynka. Czy wiecie, do kogo należą te rzeczy? To mikrofon i pelerynka dziewcząt z naszej Scholi. Jadziu, w Scholi jest także miejsce dla ciebie. Koleżanki z innych klas też się zmieszczą. To się dobrze składa, bo ja bardzo lubię śpiewać. Jeśli więc tylko zapiszesz się do naszej Scholi, będziesz mogła śpiewem wychwalać Pana Boga w każdą niedzielę. I pamiętaj, kto śpiewa, dwa razy się modli.
Moi kochani, wiecie już, jak wielką radość Jadzia odnalazła śpiewając w parafialnej scholi. Mówiąc o śpiewie w kościele, mam dla was dzisiaj wielką niespodziankę. Myślę, że to właśnie tutaj odkryjecie wielką tajemnicę. Zapraszam was na parafialny chór, ale uwaga, będzie wąsko, ciemno, niebezpiecznie, ale wiem, że wy takie atrakcje lubicie. Zapraszam. Moi kochani, zabrałem was dzisiaj na nasz parafialny chór. Stoimy przy instrumencie, który nie tylko zdobi, ale służy w niejednym kościele. To organy. I mówiąc o śpiewie kościelnym, trudno nie wspomnieć o panu organiście, który właśnie tutaj w czasie mszy świętej gra na instrumencie, prowadzi śpiewy. To on dba o to, abyśmy wszyscy wspólnie w czasie liturgii mogli się śpiewem modlić. Bo pamiętajcie, że kto śpiewa, dwa razy się modli. I zobaczcie, moi drodzy, że my, gdy śpiewamy, wszyscy jednym głosem wołamy do Pana Boga. Tworzymy jedną wielką wspólnotę, dzieci Pana Boga. Zobaczcie, nawet w domu, gdy jedna osoba, gdy jedno dziecko o coś prosi, to czasami rodzice mogą mieć wątpliwości, czy to dziecku dać. Ale jeżeli proszą jednocześnie wszystkie dzieci, to już bardzo trudno jest im wtedy odmówić. Dlatego, moi kochani, ważne jest to, aby w czasie liturgii śpiewać, bo właśnie wtedy wszyscy jednym głosem wołamy do Pana Boga. W czasie mszy świętej, w czasie liturgii, w śpiewie pomaga wam Pan organista. Ale w czasie liturgii także, aby nam wszystkim łatwiej było śpiewać, w wielu kościołach są rzutniki, są ekrany, na których wyświetlane są teksty pieśni. Starajcie się z nich korzystać tak, aby nie stać bezczynnie, ale swoim śpiewem, swoim talentem pięknie chwalić Pana Boga, tak jak czyniła to Jadzia. Wydaje mi się, że dla wielu z was wycieczka na nasz parafialny chór była pierwszą w waszym życiu. Nie zawsze udaje się nam zajrzeć aż do wnętrza organów, żeby zobaczyć te wszystkie piszczałki, które na co dzień rozbrzmiewają w tej świątyni pięknymi barwami swoich głosów, aby pomagać nam w śpiewie. Moi kochani, ale wcale nie trzeba tak wielkiego i okazałego instrumentu, aby móc chwalić Pana Boga. Moi drodzy, w bardzo wielu kościołach śpiewem wychwalają Pana Boga także dziewczynki śpiewające w scholi. I również w naszej parafii jest taka grupa dziewczynek, a oto ich szatki, schola Dzieci Bożych, które tak jak Jadzia pragnęły śpiewem chwalić Pana Boga i przychodzą tutaj w niedzielę na różne święta, uroczystości, aby swoim talentem dzielić się z innymi, aby innym dzieciom w kościele pomagać śpiewać, aby swoim talentem wielbić Boga. Dlatego może i ty masz takie pragnienie, aby śpiewać w czasie liturgii, aby śpiewać w czasie mszy świętej. Zapytaj swojego księdza katechety, czy aby nie potrzebuje nowych dziewczynek do scholi. Może czeka to miejsce właśnie na ciebie. Kochani moi, ale muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię śpiewać także poza kościołem. Tak jak na początku, czasem są takie piosenki, które mocno wpadną w ucho i nie trzeba być w kościele. Wystarczy iść na przykład do szkoły, czy czasami na przystanek autobusowy i nucić sobie te piękne pieśni, które stają się modlitwą, które przypominają nam o Panu Bogu, które przypominają
nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego, jeżeli masz taki wielki talent śpiewu, lubisz śpiewać, rób to często, aby w ten sposób oddawać chwałę Panu Bogu. Kochani moi, dzisiaj, abyście zapamiętali, że w Kościele możemy modlić się śpiewając, żebyście pamiętali, jak ważną rzeczą w liturgii jest śpiew, na naszym banerze przykleimy organy. Niech one będą dla was znakiem tego, abyście, będąc w Kościele i nie tylko, zawsze głośno i pięknie śpiewali. Myślę, że kolejna nasza tajemnica została odkryta. Tym razem tajemnica muzyki w Kościele, tajemnica organów, tajemnica śpiewu. Odkrywajcie ją często też i w swoim życiu. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w poniedziałek, bo kolejna tajemnica przed nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Święte miejsce, Kościół nasz, tajemnice Jego znasz. Bóg w tabernakulu jest, przecież dobrze o tym wiesz. Jemu oddajemy cześć i śpiewamy chwały pieśń. W domu Bożym niechaj drzwi uwielbienia głośny hymn. W imię Ojca, w imię Syna, święte miejsce łączy nas, Eucharystię poznać czas. Pismo Święte dał nam Bóg, posłuchajmy mądrych słów. Owoc